Cześć, witam Was serdecznie. Wiecie co? Internet jest takim niewyczerpanym źródłem inspiracji. Zauważyłam, że ostatnio rozgorzała dyskusja na temat tego, co to znaczy być prawdziwym książkoholikiem, co to znaczy być prawdziwym czytelnikiem. Od razu mi się to skojarzyło, co to znaczy być prawdziwym Polakiem. I pomyślałam, że jako osoba, która bądź co z książkami ma jakieś tam doświadczenie, dorzucę swoich 5 groszy do tej dyskusji. Po pierwsze, żeby nazywać się prawdziwym książkoholikiem, prawdziwym czytelnikiem, musisz czytać dużo. 10 książek miesięcznie to jest absolutne minimum, ale wiadomo, minimum jest dla słabych, 20 książek to jest taki próg, na którym możesz powiedzieć, że jestem z siebie zadowolony. Nieważne, czy masz jakiekolwiek inne obowiązki, szkołę, uczelnię, pracę, rodzinę, nie wiem, dzieci, zadania domowe, zajęcia pozaszkolne, cokolwiek innego, może wyprowadzasz psa sąsiadki, nieważne, masz czytać. Po drugie, co się właściwie wiąże z tym pierwszym, nie możesz mieć żadnych zainteresowań poza czytaniem. Interesuje cię sport? Interesuje cię muzyka, teatr, taniec, cokolwiek innego, metaloplastyka albo fizyka kwantowa? Nie wolno ci. Musisz się skupić stuprocentowo na czytaniu. Nie jest istotne, że interesuje cię cokolwiek innego, że chcesz się spotkać ze znajomymi, chcesz pójść do kina, na koncert, na łyżwy, chcesz się gdzieś iść zabawić? Nie. Masz czytać. To jest twój priorytet. Na tym powinieneś się skupić. Po trzecie, musisz pamiętać wszystkie książki, jakie przeczytałeś. Ale nie tam, żeby pamiętać tylko tytuł i autora. Masz pamiętać wszystkich bohaterów, głównych i drugoplanowych, wszystkie cechy charakterystyczne z nimi związane, liczbę stron książki i koniecznie ISBN książki. Jeśli nie pamiętasz ISBN-u, to w ogóle nie przeczytałeś książki. Może gdzieś tam ją przekartkowałeś, ale na pewno jej dobrze nie przeczytałeś. A jeśli w ogóle nie wiesz, gdzie jest ISBN i czemu go szukać i co to w ogóle jest, to ja ci proponuję już w tym momencie wyjść. Po czwarte, musisz mieć w domu bibliotekę. Musisz mieć w domu książki, które czytasz, bo jeśli nie masz w domu książek, to tak naprawdę nie jesteś książkoholikiem. Do tego musisz mieć te książki ustawione na półkach, na regałach, najlepiej tych z Ikei, wiecie, Billy Bookshelf, te klimaty. Wiadomo, że to są jedyne, słuszne i prawidłowe regały, na których można trzymać książki. No i oczywiście, jak już masz te regały, to musisz na nich ułożyć książki tęczowo. Ewentualnie w ostateczności pod względem gatunku, ale to już jest naprawdę taka bardzo wątpliwa sytuacja i naprawdę mam wtedy wątpliwości, czy jesteś książkoholikiem. Przecież prawdziwy, każdy książkoholik trzyma książki na półkach ułożone tęczowo. Do tego obowiązkowo musisz mieć na półkach wiele wydań swoich ulubionych książek. Przynajmniej tak ze 4. Oczywiście wersję polską i angielską, bo to taki standard, ale jeśli na przykład masz jeszcze wydanie po tadżycku albo, wow, pismem klinowym, to jesteś dopiero gość. Wtedy dopiero jesteś prawdziwym książkoholikiem. Oczywiście musisz też gromadzić na półkach wszelkiego rodzaju gadżety związane z twoimi ulubionymi książkami. To nieważne, że masz ulubionych książek 5. Co do każdej z nich musisz mieć figurę, dodatki, gadżety, ubrania, zakładki i inne popierdółki, bo tylko wtedy możesz się nazwać prawdziwym książkoholikiem. W innym przypadku jesteś, no, może zwykłym, przeciętnym czytelnikiem. Zwykłym, szarym człowiekiem, który czasem sięga po książki. Nie jesteś książkoholikiem. No i ostatnia rzecz, którą musisz zapamiętać, jeśli chcesz nazywać się książkoholikiem, e-book, a co gorsza audiobook, to nie jest książka. Jeśli ktoś czyta e-booki albo słucha audiobooków, to on nie czyta książek. On zapoznaje się z podrzędną formą gatunkową. To nie jest coś, co można nazwać prawdziwą, jedyną, słuszną książką. Tylko wydania papierowe, a najlepiej wydania kolekcjonerskie, są właściwymi książkami, z którymi powinieneś mieć kontakt. Mam nadzieję, że nikt z Was nie wziął tego filmu na serio. Chciałam pokazać Wam, jak idiotyczne ludzie mają argumenty dotyczące tego, kto jest tak naprawdę książkoholikiem, kto jest tak naprawdę prawdziwym czytelnikiem. Czy istnieje w ogóle coś takiego jak stwierdzenie prawdziwy czytelnik, prawdziwy książkoholik? Komentarze, z którymi spotykałam się w internecie, brzmiące bardzo podobnie do tych, które Wam przytoczyłam, właśnie, że trzeba mieć kilka wydań tej samej książki, że trzeba bardzo dużo czytać i tak dalej, to są tak kuriozalne, że ja dziwię się, że ktoś może coś takiego w ogóle wypowiadać i że są ludzie, którzy w to wierzą. To, co chcę, żebyście zapamiętali z tego filmu, to to, że prawdziwy czytelnik to osoba, która czyta, a prawdziwy książkoholik to ktoś, kto kocha książki. I nie ma znaczenia, że przeczytacie jedną książkę miesięcznie albo żadnej, bo nie macie na to czasu. Liczy się to, że dalej kochacie czytanie, że czytanie sprawia Wam przyjemność. Nie możecie czuć się gorsi, czuć się winni przez to, że nie macie regałów z Ikei i nie macie na nich 10
pięciu wydań tej samej książki, którą bardzo lubicie, że nie macie super imponującej biblioteczki rodem z Instagrama, Tumblera czy z innych stron, bo wiele z nas ich nie ma. Ja nie mam takiej biblioteczki, jaką widzicie w tle na wielu filmach booktuberów, ale to nie znaczy, że jestem mniej czytelnikiem niż wszyscy inni. To nie znaczy, że mój książkoholizm jest mniejszy niż, nie wiem, Mai, Anity, Pawła, kogokolwiek, kto ma ładną, imponującą biblioteczkę. Liczy się to, że czytamy i czytanie sprawia nam przyjemność. Jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek powie wam, że nie jesteście prawdziwymi książkoholikami albo nie jesteście prawdziwymi czytelnikami, to pokażcie mu ten film. Podeślijcie mu linki, nawet nie dyskutujcie z idiotą, bo to już naprawdę jest idiota. To tyle w dzisiejszym filmie. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że kiedykolwiek będę musiała mówić o tak oczywistej rzeczy, ale widząc komentarze w internecie, naprawdę o bardzo prostych rzeczach trzeba ludziom przypominać, bo czasami zachowują się jak dzieci we mgle. Jeśli jeszcze nie widzieliście ostatniego odcinka, to znajdziecie go tutaj, a poniżej również opcja subskrypcji kanału. I polecam zasubskrybować kanał, ponieważ w kolejnym odcinku pokażę wam wreszcie, jak wygląda moja biblioteczka i zobaczycie, że wcale nie trzeba mieć regałów z IKEA, żeby mieć w pokoju książki i wcale nie trzeba mieć imponującej biblioteczki, żeby nazywać się książkoholikiem. To tyle, dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!